Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w kolejnym dniu naszych pielgrzymkowych rekolekcji. Ewangelia z dzisiejszego dnia opowiada o przypowieści dotyczącej modlitwy faryzeusza i celnika w świątyni. Faryzeusz modli się bardzo gorliwie, ale nie ma takiej świadomości tego, że ta jego modlitwa jest trochę pyszna. Natomiast celnik modli się z wielką pokorą, prosząc o to, aby Pan Bóg wybaczył mu grzechy. Zadajmy sobie dzisiaj pytanie, kim może być ten dzisiejszy celnik? Taki celnik właśnie, którym może pogardzą, tak podobnie jak ten faryzeusz. Ale zanim ta odpowiedź na to, kim jest dzisiejszy celnik, przypomnijmy sobie, kim byli celnicy w czasach ewangelicznych. Otóż celnicy byli to, można powiedzieć, tacy kolaboranci, którzy byli Izraelitami, ale współpracowali z okupantem rzymskim, dla nich właśnie zbierali podatki. Byli więc osobami bardzo znienawidzonymi, pogardzonymi przez innych, kimś odrzuconym społecznie. Ale kim był ten celnik, ten konkretny celnik? Był to ktoś, kto miał świadomość swoich grzechów. Ktoś, kto za nie bardzo żałował. I tak naprawdę zewnętrznie tego nie było widać. Przecież faryzeusz nie miał dostępu do jego serca. Do jego serca miał dostęp tylko Pan Bóg. Więc kim może być ten dzisiejszy celnik? Otóż może być to tak naprawdę każda osoba, która w jakiś sposób się nawraca, która może zewnętrznie odeszła jakoś od Pana Boga, ale po prostu teraz do tego Boga wraca. Stara się nawrócić, przybliżyć się do Niego. Nie powinniśmy nigdy takimi osobami gardzić. Nigdy nie powinniśmy jakoś blokować im dostępu do Pana Boga. One też mają właśnie prawo przybliżyć się do Niego, być przy Nim. I pamiętajmy, niech to może będzie też taki wniosek, że nigdy nie znamy tak naprawdę serca drugiego człowieka, tego, co w nim się znajduje, tego, jaka jest więź tego człowieka z Panem Bogiem. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych dniach naszych rekolekcji.